W tym małym finale wziąłyście rewanż na rywalkach, które was pokonały tam bodajże w trzeciej rundzie. To prawda. No jest taka niepisana zasada, że dwa razy na jednym turnieju z tą samą parą się nie przegrywa. Także musiałyśmy tak potwierdzić tą regułę. Nie, naprawdę zagrałyśmy dużo lepsze spotkanie niż to ćwierćfinałowe, także w pełni zasłużyłyśmy na ten brązowy medal. Ja ale i tak bardzo jestem dumna z dziewczyn, z Sandry i z Magdy, że zaszły tak daleko, bo pokazują, że można trenować, można być mamą i trenować, można pracować i trenować i naprawdę zachodzić wysoko. I bardzo mnie cieszy to, że ta siatkówka plażowa staje się bardziej popularna, szczególnie kobiet. Piłka na wagę złotego medalu. I w taki sposób kończy się sezon siatkówki plażowej w wykonaniu kobiet w Polsce. Kinga Legieta, Ola Wachowicz, drugie miejsce. A nowymi mistrzyniami Polski Kinga Kołosińska, Kosia Koczołek. Obecność w samym finale Mistrzostw Polski to chyba fajna sprawa. Super sprawa, bardzo się cieszymy. Wiadomo, bycie w finale sprawia, że czuje się taki luz, że gra się po prostu lżej, bo ma się tą świadomość, że już ma się medal. I było tak lekko, chyba w ten pierwszy set nie pokazał, że wy tak odpuszczacie ten najwyższy stopień. Tak, no było bardzo blisko, nie wykorzystałyśmy swoich okazji, przystań 20-18. Zabrakło chyba doświadczenia, no i trochę cierpliwości z naszej strony. Ale są uśmiechy, czyli fajnie w Krakowie było. Było świetnie, tak, bardzo super. Jest turniej fajnie zorganizowany i jestem pod wrażeniem. Jest to mój pierwszy sezon w Polsce i pierwsze mistrzostwa i wow, świetnie jest. Siódmy tytuł z rzędu i to chyba jest już pora najwyższa, 10. medal Mistrzostw Polski. To chyba pora najwyższa, żeby ten monopol przedłużać. No tak, jeszcze nie jestem taka stara, więc mam nadzieję, że przez te kilka lat jeszcze będę tutaj na naszym polskim podwórku, ale i nie tylko grała. Mam nadzieję jak najdłużej z Kasią i bardzo się cieszę z tego powodu, że wygrałyśmy złoto. Kasia, były medale, pierwszy tytuł mistrzowski. Jak to jest mieć Mistrzostwo Polski? Super uczucie, tym bardziej, że tyle razy próbowałam i w końcu się udało zdobyć złoto. No cieszę się bardzo, bo ten rok jest dla mnie wyjątkowy, więc jest to mój pierwszy rok tak naprawdę na turniejach międzynarodowych, world tourowych. I super, no pokazałyśmy, że potrafimy i wygrałyśmy ten turniej i jestem bardzo szczęśliwa. Dzięki. Kasia Kociołek i po raz siódmy Kinga Kołosińska. Drodzy Państwo, wiemy dobrze, że na Kingę i Kasie ma więcej osób spadzało. Niektórzy mówili, to osmalowane kandydaty.
do złota, ale no to złoto trzeba zapracować samemu. To nie jest tak, że złoto masz w kieszeni i wyciąga się na podium. Na to złoto trzeba ciężką pracą i entuzjazmem, i ambicją po prostu zapracować. Nasze mistrzynie Polskie 2018, Kinga Kołosińska, Katarzyna Kociołek.